Uuu, jakie krycie! O, i to jest właśnie odcień brązera ocieplającego, który ja lubię. O oh, wow, jaki piękny kolor. Dzień dobry są kochani. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mówię do was trochę takim radiowym głosem, dlatego że wczoraj byłam na koncercie i tarłam japę. Także może mi się głos nieco załamywać w trakcie dzisiejszego testu. A jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego odcinka, to dziś przetestujemy nowości z Primaniego, <laughs> czyli z Primarka Warszawskiego, ale mam tutaj też kosmetyki, których nie znalazłam w Warszawskim Primarku. Więc moja koleżanka Ola podesłała mi kilka z poznańskiego, no i tutaj sporo się dzieje, także wyjmę te produkty z tej średnio atrakcyjnej już w tym momencie torby i przejdziemy do testów, pokażę Wam najpierw, co tutaj mamy. Kupiłam na przykład takie gąbeczki, które kosztowały mnie 15 zł. Skorzystam z największej i powiem Wam, że w pierwszej chwili były takie dosyć silikonowe w odczuciu, ale kiedy zwilżyłam gąbeczkę, to naprawdę jest przyjemna i miękka i mamy różne rozmiary. Ja dzisiaj tych mniejszych raczej nie będę używać. A jeśli chodzi o stronę kosmetyczną, to mamy do przetestowania na przykład taki podkład, który bardzo przypomina mi ten z Charlotte, przynajmniej wizualnie, jeśli chodzi o opakowanie. Ja podkładu Charlotte nie lubiłam, natomiast może ten mi się sprawdzi i mam go w odcieniu Ivory. Kolejny produkt łudząco przypominający już droższy kosmetyk to taka oto paletka modelująca, w której mamy kremowy brązer i bodajże coś na wzór rozświetlacza prasowanego. No to mi się kojarzy bodajże z Tomem Fordem, ale nie dam sobie nic uciąć w tym momencie, bo może coś pokickałam Ola wzięła mi też taki brązer, który przypomina mi trochę Chanel. Ja na własną rękę wzięłam na przykład taki zestaw do ust, także będzie się dzisiaj działo. Także co by nie przedłużać, zaczynamy. I makijaż zacznę sobie dzisiaj troszkę niestandardowo, bo nie od podkładu, tylko od takiej bazy. To to jest baza Prep Plus Perfect Flawless SPF 50 Primer, czyli mamy tutaj SPF i bazę w jednym i ona kosztowała 26 zł, więc jest to jedna z takich droższych baz, jeśli chodzi o niego. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest dosyć taka rzadka, no i postaram się nałożyć tej bazy może nie aż tak bardzo, bardzo dużo, chociaż nie mam na sobie SPF-u, bo jest już dosyć późno, natomiast też, żeby to miało sens, no to trzeba by tej bazy nałożyć sporo, myślę,

W każdym razie, no, ma troszeczkę tępą konsystencję. W pierwszej chwili jest mega taka kremowa, nawet ciudwodnista, ale już pod palcami, w trakcie rozcierania, robi się lekko tempa. No, ale może dzięki temu wiecie, będzie utrzymywać jakoś fajnie mat, da jakieś takie statynowo-matowe wykończenie. Zobaczymy. No, raczej nie ma właściwości wygładzających. I droga, przypomina mi aplikację po prostu SPF-u. W ogóle mam straszny odrost na paznokciach, nie patrzcie na to, ale nie zdążyłam ich zrobić. Dzisiaj prawdopodobnie po nagraniach się tym zajmę. Ok, baza nie wygląda źle. Dała mi lekko rozświetlające wykończenie. Wygląda dość gładko. No i przejdźmy już do podkładu, czyli do tego gagatka podobnego do Charlotte i to jest dokładnie Airbrush Foundation Full Coverage Weightless. Ja mam go w odcieniu Ivory, kosztował 34 zł. Mm, wydaje się być dość gęsty, ale kremowy. Mam nadzieję, że będzie bardziej kremowy niż Charlotte, bo Charlotte na mojej twarzy wyglądała po prostu bardzo sucho. Trochę jak podkład wymieszany z talkiem. No i co, zobaczmy, chyba wyłożyłam go sobie na grzbie dłoni za dużo, nie zużyję tego wszystkiego. Kolor jest raczej ok, chociaż może troszeczkę za ciemny, ale nie jest raczej za żółty. Ma w sobie coś takiego może ciut brzoskwiniowego. I sprawdźmy od razu tę gąbeczkę. Uuu, jakie krycie! Wow, ten podkład jest przepiękny. Zobaczcie na to krycie, zobaczcie na tę gładkość wykończenia. Póki co... Jestem pod wrażeniem zupełnie coś innego niż Charlotte, która na mnie wygląda po prostu sucho i ciastkowato. No powiem wam, że ten podkład naprawdę robi wrażenie, wygląda póki co przebosko i też pięknie zgrał się z odcieniem mojej karnacji, w ogóle się nie odcina, także wow! Przejdę teraz do korektora, kupiłam coś takiego, to jest My Perfect Color Liquid Concealer Medium Coverage i wzięłam go w odcieniu Porcelain. Ma taką dość lekką konsystencję i już widzę, że troszkę ciemnieje w trakcie aplikacji. No ale zobaczmy, jak się sprawdza, w szczególności pod oczami, czy przykryje mi zasinienie, bo ma taki lekko brzoskwiniowy ton. Dość cienka warstwa fajnie radzi sobie z przestrzenią pod okiem. Myślę, że to mi starczy. Fajnie też przykrył tutaj moje pęknięte naczynko, póki co jest ok. Naprawdę fajna konsystencja. Jedyny minus to fakt, że trochę sciemniał w trakcie aplikacji. I gąbeczka też, słuchajcie, całkiem dobrze sobie tutaj radzi. Nawet mogłabym się oszukać, że to jest jakaś, wiecie, gąbka, z której korzystam już od dłuższego czasu. Korektor muszę przyznać, że jest bardzo ok. Nie mam się do czego przyczepić. Jedna warstwa mi myślę wystarczyła, tak wiecie, na potrzeby codzienne. Przejdziemy już do brązera i zacznę od tego, Ale Chanel kosztował, słuchajcie, 22. Złota I to jest dokładnie mm, po prostu brązer w jednym odcieniu, mm, i prezentuje się w środku tak. Jest dosyć ciepły, troszkę się go boję i będę aplikować go w niewielkiej ilości z gąbeczki, bo pędzlem się troszkę boję. Uuu, ale ma kremową konsystencję i taką, która szybko się wklepuje, nie pozostawia smug, no ale jest dosyć ciepły. Nie wiem, czy dla mnie nie za ciepły, jednak. Okej, okay, to jest taka ciepłota dla mnie, jeszcze do ogrania. Mm, przynajmniej tak mi się wydaje chociaż no, to już jest na samej granicy tego co ja lubię jeśli chodzi o brązerocie plejące ale oczywiście jeżeli macie cieplejszą karnację to możecie śmiało kupować dlatego że konsystencja jest naprawdę ok i pięknie się rozciera Natomiast dla mnie osobiście jest troszkę za ciepły. A z drugiej strony zaaplikuję bronzer z tej paletki, która kosztowała mnie 26 zł Sculpt and Bronze. Mm, I tutaj już ten bronzer wygląda na chłodniejszym, także mm, spróbuję go z takim większym spokojem w sercu zaaplikować się z drugiej strony. O, i to jest właśnie odcień bronzera ocieplającego, który ja lubię. I też super się sprawdza tutaj, pięknie rozciera. I ma trochę mniej takich, wiecie, żółtawych, nachalnych tonów. Oba te produkty mają świetną konsystencję, Pięknie się rozcierały. Tutaj już kwestia koloru, który bardziej Wam się podoba. Mi zdecydowanie bardziej podoba się bronzer z tej paletki. Dobra, moi drodzy, bronzery nałożone, także przechodzimy do różu. Jak widzicie, zrobiłam też makijaż brwi na szybko poza kamerą, bo już drażniły mnie takie niepomalowane. A jeśli chodzi o róż, to mam do przetestowania Stick Cream Blush, Weightless Cream Blush, po prostu. I dostępny był tylko jeden kolor, także no, zaaplikujmy go sobie i zobaczmy, jak działa. Ja już. Kilka tego typu produktów z Marka testowałam i zawsze byłam zadowolona, ale chyba jeszcze nigdy nie używałam takiego po prostu typowego styku. No, kolor ma ładny, nie jest taki, wiecie, przybrudzony, jak ostatnio testowane przeze mnie róże z Golden Rose. No, ja nie lubię do końca takich przybrudzonych historii, w szczególności wiosną i latem. A tutaj, no, mamy od razu takie ożywienie. Także to mi się bardzo podoba. I jak widzicie, ja na razie nakładam go po prostu z opakowania, nie rozcieram i tak się zastanawiam, jak go rozetrzeć. Może najpierw paluchem, a może gąbeczką? No najpierw spróbuję palcem. Bo widzę, że mi się to sprawdza i nie tracę na intensywności. Ale mi się podoba od razu tak odświeżył buzie po tych ciepłych brązerach. No powiem wam, że jest śliczny. Jestem w nim po prostu zakochana. Przypudruję teraz twarz pudrem spoza konkurencji, to będzie wedding day oraz Paese Paw Cloud pod oczami, dlatego że jeśli chodzi o pudry, to nie znalazłam w Primanim nic nowego. Twarz po przypudrowaniu wygląda naprawdę flawless i mam tutaj na myśli zarówno to, jak zachowuje się podkład, korektor, modelowanie fajnie przebija się z pod pudru I jeszcze tylko, jako że ja lubię różę, to kupiłam sobie na dokładkę taki prasowany za 6 ziko i mamy tutaj też do czynienia z taką lekką drobinką, także dołożę go trochę tutaj na policzki. I nie mam niestety dzisiaj do przetestowania żadnego rozświetlacza, także skorzystam z tego od Nataszy Denony, to jest taki kameleon. Bardzo lubię ten rozświetlacz, bo wygląda ciut tak nietypowo, niby jest złoty, niby ma w sobie też może lekką różową drobinkę, ale też poblask lekki zielony Leni, bym powiedziała, ale jednocześnie jest dość drobno zmielony, więc nie rzuca się tak w oczy. Zbliżyłam was do siebie, ponieważ przechodzimy już do tej uroczej, niewielkiej paletki, która jednocześnie w środku jest troszkę nudna. I ogólnie, jeśli chodzi o cienie z Primarka, to zwykle, kiedy tam jestem, to widzę, że one są albo takie chińskie i tanie, albo właśnie to są głównie takie nudziakowe historie. Tutaj mamy po prostu brązową tonację, trzy błyski, jeden mat. Także dzisiejszy makijaż będzie dość podstawowy. Ale wychodzę jeszcze później na obiad, więc na taką tonację mojego makijażu wcale nie zamierzam się obrażać. Te cienie przypominają mi Makeup Revolution przed kilku lat, jeśli chodzi o sam styl wypraski i też o takie pierwsze wrażenie aplikacji na powiekę. Chociaż, no, ten brązik jest naprawdę solidnie napigmentowany. No ten cień jakoś nadzwyczaj pozytywnie mnie zaskakuje. Bo jest naprawdę dobrej jakości, nie sypie się jakoś za szczególnie i od razu nakładam też ten cień na dolną powiekę. W ogóle bardzo dobrej jakości lusterko w tej paletce. Na resztę powieki nałożę któryś z tych błysków i może to będzie ten najcieplejszy. To może być taki stłumiony blask, bo tak też ten cień wygląda tutaj w palecie, czyli taka raczej perła. Ale ładny jest, podoba mi się. Ogólnie jakość tych cieni nie jest jakoś turbo powalająca, w sensie to nie są cienie mojego życia, ale spokojnie mogłabym się nimi pomalować gdzieś w podróży. I tutaj mamy do czynienia z takim perłowym wykończeniem, sporą ilością pigmentu w tym błysku. I więcej jest po prostu tutaj pigmentu niż błysku. Natomiast nie nakładam tego cienia na next Glitter Primer, a i tak uważam, że jak na swoją konsystencję, to zachowuje się naprawdę w porządku. Chwilę mnie nie było i troszkę się zmieniło, mianowicie dołożyłam odrobinę tego rozświetlającego cienia z góry, również na dole. Wytuszowałam rzęsy, zrobiłam lekkie kreski eyelinerem Huda Beauty w brązowym odcieniu. Dokleiłam sztuczne rzęsy, nałożyłam beżową kredkę na linię wodną. I przechodzę teraz do ostatniego cienia z paletki, czyli tego błyszczącego szampańskiego, i zaaplikuję go sobie tutaj wewnątrz. I ogólnie Wam powiem, że ten makijaż naprawdę mi się podoba, kiedy patrzę na siebie i w podgląd, i tutaj w lustro, to zaprawdę jest taki dość basicowy, ale mamy tutaj brązy złamane brzoskwiniową nutą i to po prostu wygląda bardzo pięknie moim zdaniem. Także jestem zadowolona z dzisiejszego makijażu oczu, choć paletka dość niepozorna. Makijaż oczu gotowy, czuję się w nim naprawdę super, więc przejdźmy już do makijażu ust. Tutaj mam taką śliwkową konturówkę i od niej sobie zacznę. To jest, słuchajcie, dokładnie lip liner, lip pencil w kolorze Vintage Rose. Hmm. Jaki piękny kolor. No konturówka ma przewoski kolor, to jest taka zgaszona śliwka, właśnie z lekko brązowymi tonami. I przejdę już do tego zestawiku, który też wydaje się być dosyć intensywny i właśnie śliwkowy. Kosztował mnie 22 zł. Zobaczmy, czy było warto. I w tym zestawie mamy pomadkę, która ma mieć takie, wiecie, błyszczące, kremowe wykończenie i błyszczyk. O! O oh, wow, jaki piękny kolor. Szlachetny, ciemny, ale szlachetny. Mm, jest chłodniejsza od konturówki. No to jest taki kolor, którego ja w swojej kosmetyczce nie mam. Trochę tu śliwki, trochę szarości, trochę brązu. No mieszanka konturówki z tą pomadką wygląda tak vintage. Pora nałożyć jeszcze błyszczyk z zestawu. Jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi. Uuuu. Też wygląda ciekawie. Mm, jeszcze bardziej mi to usta błyszczy i pięknie pachnie. Tak tropikalnie, owocowo, ale ten zapach jest naprawdę przyjemny. Troszeczkę rozpuszcza mi pomadkę spod spodu, dlatego nie będę nakładać go zbyt dużo. Okej okay, kochani, powoli kończę już te moje zmagania makijażowe na dziś. Spryskam jeszcze twarz mgiełką utrwalającą, bo to jest Apple Night Makeup Setting Spray, więc tutaj mam nadzieję, że faktycznie przedłuży trwałość makijażu, bo jest to tutaj, no, wytłuszczone wręcz. Że ma przedłużać trwałość makijażu i ma nawet przygotowywać twarz przed makijażem, więc mogłam w sumie spryskać twarz, zanim nałożyłam podkład. W każdym razie działamy. Mm, taka mgiełka konkretna. Ale wydaje mi się, że nie robi takich dużych kropli, więc jest ok. Ale działa tak, słuchajcie, odświeżająco na makijaż. Także poczekam chwilę, aż odparuje, przejdziemy sobie do podsumowania i zobaczymy, jak zastygnie na twarzy. I jeśli chodzi o to, którą mamy godzinę na zegarze, to jest 17.07. Wrócę do Was zatem około północy na ostateczne podsumowanie trwałości i przejdźmy najpierw do podsumowania poszczególnych kosmetyków. Jeśli chodzi o tę bazę z SPF50, bardzo fajny produkt uzupełniający ochronę przeciwsłoneczną. I też ma całkiem fajne, takie gładkie wykończenie. Także myślę, że śmiało będę z niej korzystać. Fajnie mi się sprawdziła. No i też ten podkład na niej cudownie leży. A skoro już mowa o tym podkładzie, to przyznam Wam szczerze, że jestem w nim naprawdę zakochana i będę korzystać z niego przez najbliższych kilka dni. Zobaczymy, czy mnie nie zapcha, bo wygląda pięknie. Jestem też ciekawa, jak będzie wyglądał dzisiaj pod koniec dnia: czy się nie ściastkuje, czy się nie pozbiera. No, ale wygląda turbo gładko, ma piękne krycie. Ujednolicił mi w takim Naturalny sposób, jakiś wiecie, przebarwienia, zaczerwienienia, popękane naczynka. Naprawdę jestem zachwycona i póki co, no myślę, że ma szansę stać się moim ulubieńcem, ale czy tak będzie, zobaczymy. Tak samo, jeśli chodzi o korektor, jedyny minus to, że troszeczkę ciemnieje w trakcie aplikacji, ale jest bardzo lekki, ma taką lekką, kremową konsystencję, która przy jednej warstwie fajnie kryje. Ja zaplikowałam dzisiaj o dziwo właśnie jedną warstwę produktu, a zwykle i tak wiecie, nakładam cienką warstwę. Korektora, jeszcze później w Dolinie Łez drugą cienką warstwę, żeby uzyskać stuprocentowe krycie. A tutaj to krycie jest dla mnie zadowalające, już po jednej warstwie i wygląda naprawdę ok. Jeśli chodzi o bronzery, to tak jak wam powiedziałam, wolę tę paletkę, która przypomina mi Toma Forda. Jeśli chodzi o brązer ala Chanel, dla mnie troszkę za ciepły, ale ogólnie konsystencja jest super i możecie się skusić. Jeżeli będziecie w Primarku i będą te stery, to sobie po prostu sprawdźcie, czy te kolory Wam odpowiadają, bo konsystencje są naprawdę ekstra. Natomiast ja aplikowałam te produkty dzisiaj gąbeczką, nie korzystałam z pędzla, myślę, że z pędzlem też ma szansę się to udać. Jeśli chodzi o róże, naprawdę boskie, w szczególności ten stick. I to jest właśnie stick, jakiego ja szukałam. Ostatnio troszeczkę narzekałam na te odcienie z Golden Rose, bo dla mnie były po prostu nudne i zbyt przygaszone, a to jest właśnie kolor dla mnie na wiosnę, na lato i będę z niego korzystać teraz, myślę, nałogowo. Zabieram go ze sobą do mojej podręcznej kosmetyczki, bo jest naprawdę przepiękny. A jeśli chodzi chodzi o ten prasowany, to jest tonacją dość zbliżony do tego kremowego, także jeszcze delikatnie podbił mi kolor na policzkach po przypudrowaniu i też jestem zadowolona. Jeśli chodzi o paletkę cieni, to jest lepiej niż się spodziewałam, bo kiedy zobaczyłam ją pierwszy raz, to miałam tak, okej, okay, nuda, no ale coś na te powieki przy okazji zaaplikuję, a że jest to produkt nowy, którego jeszcze nie testowałam z Primarka, to czemu by nie. No ale myślę, że ma szansę również sprawdzić się u mnie przy szybkich dziennych makijażach, bo ten, który tutaj widzicie, naprawdę w 100% mnie satysfakcjonuje do wyjścia, wiecie, na obiad, nawet na kolację, do wyjścia ze znajomymi, na randkę, no naprawdę widziałabym tutaj całą masę różnych zastosowań dla tego makijażu, także bardzo mi się podoba i ta paletka naprawdę szybko dostarczyła mi ten efekt, więc jest ok. Jeśli chodzi o mgiełkę utrwalającą, to tak jak widzicie, no zastygła i ona się nie świeci. Ona w pierwszej chwili się świeciła, póki była na twarzy jeszcze ta wilgoć, ale kiedy ta wilgoć odparowała, no to raczej Trzyma twarz w ryzach, no może dała takie lekkie, satynowe, zmiękczone wykończenie, ale nadal na tej buzi widoczny jest względny mat. A co do produktów do ust, to powiem Wam, że o dziwo nie przerzucają mi się na zęby, a takie bardzo błyszczące wykończenia lubią sobie pomigrować, póki co nie jest najgorzej i ja tej pomadki na zębach nie widzę. A, no może jakąś minimalną ilość. Mm, bardzo jestem zadowolona z konturówki i z pomadki. Jeśli chodzi o błyszczyk, to trochę ten błyszczyk rozpuszcza samą pomadkę, ale powiem Wam szczerze, że choćby dla odcienia tak przepięknego, unikatowego warto sobie to duo kupić. Ja jestem zakochana w tym kolorze. Powiem Wam, że to jest coś unikatowego. Rzadko kiedy, przyznam Wam szczerze, trafiam na odcień pomadki, który by mnie zaskakiwał, a ten jest po prostu przeboski. Także to tyle moi drodzy na ten moment. Widzimy się za kilka godzin na ostatecznym Podsumowaniu trwałości, także do zobaczenia! Okej, okay, kochani, wracam do Was na ostateczne podsumowanie trwałości. Właśnie skończyłam oglądać Eurowizję i powiem Wam, że moja faworytka wygrała. Dajcie mi znać, czy wasza też, czy może mieliście inne typy. Jest godzina pierwsza 17 i tak prezentuje się makijaż. Jeśli chodzi o usta, to przyznam wam się do tego, że. One bardzo szybko się zjadły. Ja zamówiłam sobie pizzę zaraz po nagraniach. Pizza przyszła, zjadłam ją. I już na ustach nic mi nie pozostało tak naprawdę oprócz konturówki tylko na konturze ust, co nie wyglądało zbyt dobrze, także się tego po prostu pozbyłam w całości. Jeśli chodzi o resztę makijażu, to dość mocno się wyświeciłam, ale mimo tego wyświecenia to nie ma zbyt dużego uszczerbku na podkładzie. Może minimalnie naprawdę bardzo delikatnie zebrał się w tej bruździe nosowo-wargowej, bo ona jest po prostu głębsza u mnie na twarzy. No, ale ogólnie nigdzie nie zciastkował, nie zważył i jakby tak doklepać troszeczkę palcem to wyświecenie. To zobaczcie, co się dzieje. To można by jeszcze z tego makijażu trochę pokorzystać, nawet nie korzystając, wiecie, z bibułki czy pudru. Także ja jestem z makijażu twarzy bardzo zadowolona, zresztą tak samo, jeśli chodzi o makijaż oczu. Świetnie się w nim dzisiaj czułam, także jestem bardzo zadowolona z tych kosmetyków. Powiem Wam szczerze, że przy pierwszym teście Primarka miałam takie mieszane odczucia, nie wiedziałam czego się spodziewać, ale już wtedy trafiłam na kilka hitów, a teraz jest jeszcze chyba lepiej, nawet niż poprzednio. Także no z pewnością będę korzystać z podkładu, z modelowania twarzy również, z z różu, z tej pomadki, ale nie będę łączyć jej z błyszczykiem. Także jestem mega zadowolona. Dajcie mi znać, czy coś testowaliście z dzisiejszej puli kosmetyków i jak Wam się sprawdza. Tymczasem żegnam się z Wami. Ściskam bardzo mocno i do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa pa pa, pa, pa.